orbital drop shock troopers ODST Elita UNSC spadająca za linię wroga wystrzeliwanych z orbity kapsułach najlepsi żołnierze jakich może zaoferować ludzkość wojownicy których jedynym zagrożeniem byli Spartanie ODST to osobna komórka United Nations Space Command specjalizująca się w operacjach wysokiego ryzyka. Kandydaci przychodzą rygorystyczny trening i przystosowanie do trudnych warunków panujących w spadającej z orbity kapsule. Rekrut musi wykazać się idealnym przygotowaniem fizycznym, psychicznym, jak i wytrzymałym organizmem. Mimo statusu świeżaka, na szkolenie trafiali jedynie ochotnicy będący weteranami z armii, marynarki lub Marines. Mimo iż jednostka oficjalnie istniała od 2163 roku, dopiero w 2490 doczekała się rozkwitu. Były to czasy wojny domowej zjednoczonego rządu ziemi z insurekcją. Do rozwoju ODST przyczynił się projekt Orion, którego członkowie posłużyli jako model idealnych żołnierzy. Tamten program był porażką w sztucznym stwarzaniu nad ludzi. Jednak doświadczenia i założenia udało się w dużej mierze zrealizować w ramach oddziałów Zwykłych żołnierzy. Okres chwały od Esteków przypada na wojnę z rebelią na zbuntowanych koloniach, gdzie piekielnicz-skoczkowie wsławili się operacjami zduszenia oporu w zarodku bądź odcięcia dostaw wrogowi. Typowe działania terenowe komandosów obejmowały rekonesans za liniami wroga, operacje na małą skalę, ale o dużym znaczeniu strategicznym, wspieranie środków oporu przeciw wspólnemu wrogowi, wliczając w to partyzantkę i niekonwencjonalne metody walki. Działania antyterrorystyczne, misje odbijania zakładników, zasobów, eliminacji celu. Gdy wybuchła wojna z kowenantami, całe ODST zostało przekierowane do operacji przeciwko większemu zagrożeniu. Specjalnie przygotowani komandosi mieli zostać wysłani na najbardziej niebezpieczne misje w historii ludzkości. Pierwszą operacją piekielnych skoczków przeciwko przymierzu kosmitów była bitwa o HTI podczas kampanii na Harvest. Po stracie planety członkowie jednostki specjalnej byli widoczni w wielu innych miejscach zapalnych konfliktu. Po wprowadzeniu protokołu Kola typową operacją komandosów było kasowanie danych nawigacyjnych porzuconych statków, które mogły posłużyć kowenantom jako trop w poszukiwaniach ziemi. Na Arkadii wspierali drużynę Czerwonych w operacji ewakuowania stolicy. Część oddziałów dołączyła wraz ze Spartanami do załogi Spirit of Fire i brała udział w walce o świadczę 0459. Oddziały były obecne podczas obrony Ricz oraz walki o instalację 04. Najlepiej znanym epizodem, w jakim uczestniczyła drużyna ODST, jest bitwa o nową Mombasę i operacja odzyskania sztucznej inteligencji Superintendent prowadzona przez oficer ONI Weronikę Dare. Dzielni wojownicy nie odpuścili sobie również udziału w walkach na arce, gdzie dotarli razem z Master Chiefem na pokładzie Forward on to Dawn. Najbardziej znane nam postacie, które należały do komandosów ODST to Edward Buck i cała drużyna Alpha 9, Sara Palmer, która przeszła ostatecznie do programu Spartan 4, Cortez, O'Brien i reszta oddziałów w animacji Babysitter, Markus Stacker, widoczny podczas walk o nową Mombasę i Arkę, Cadmon Lasky brat Tomasa Laskiego, kapitana Infinity, Hoja i DeMarco, którzy dołączyli do Spartan 4 jako członkowie oddziału Majestic. Jak już zostało wspomniane, rozkwit ODST nastąpił w trakcie ludzkich rebelii i insurekcji. To zagrożenie dało też początek największym rywalom elicie piechoty UNSC, Spartanom. Niechęć większości komandosów do superżołnierzy dr Halsey była zrozumiała. Inna jednostka przerosła najlepszych wojowników ludzkości dzięki technologii i sztucznym ulepszeniom. Szybko wykształciła się rywalizacja między oboma ugrupowaniami, która była jednak bardziej akcentowana w przypadku zajmujących drugie miejsce komandosów. Spartanie rzadko szukali zaczepki, nie obnosili się ze swoją wyższością, nie interesowali się przyziemną rywalizacją. Wielu żołnierzy odbierało to jako wyraz pogardy, co nie łagodziło sytuacji. W przypadku zaprawionych w bojach weteranów, którzy przywykli przez lata do swojej wysokiej pozycji, było inaczej. Wyrazy niechęci od do Spartan widzimy choćby we wspomnianej animacji Babysitter, gdzie drużyna piekielnych skoczków jest wyraźnie zniesmaczona koniecznością współpracy ze Spartaninem. Jest też bezpośrednie źródło tej niechęci, incydent na UNSC Atlas. To właśnie wtedy. Niedoświadczony jeszcze John-117, będący świeżo po procesie augmentacji, zabił czterech weteranów ODST w bójce na siłowni. U progu pojawienia się Spartan w armii UNSC, to nieszczęsne wydarzenie ustanowiło relacje między komandosami, a nową elitą jako wyjątkowo chłodne. Na szczęście wspólny wróg jednoczył nie tylko zwaśnione frakcje, ale też rywalizujące ze sobą jednostki. Gdy wojna z kosmitami dobiegła końca, w życie wszedł program Spartan IV, i oddziały ODST były pierwszym miejscem, gdzie szukano kandydatów. W pierwszej, dość ograniczonej klasie znalazło się miejsce zarówno dla Baka, jak i Palmer. Dla wielu weteranów, którzy znali w życiu tylko walkę, udział w tym programie był szansą powrotu na szczyt. Oczywiście podejście tego rodzaju jest dość wyraźnie zabarwione hipokryzją, jednak moment wymieszania się ODST-ków i Spartan był idealną chwilą na zakopanie toporu wojennego. Naturalnie, wraz z pojawieniem się powszechniejszej i skuteczniejszej jednostki rola pikiemy skoczków została mocno ograniczona. Znaczenie komandosów ODST w Uniwersum Halo chyba najdokładniej określił Bak, gdy wyjawił swoją motywację do łączenia do elity UNSC. Spartanie nie uchronili jego ojczystej planety przed zniszczeniem, bo byli zbyt nieliczni i nie mogli być wszędzie. W obliczu tego problemu zwykli żołnierze mogli zrobić tylko jedno. Musieli dorównać spartanom własnymi siłami. Musieli stać się. ODST. Tydzień z ODST na Wielkim Halo. To również szansa na wygranie gier, gier i seriali. 5 dni to 5 filmów i 5 nagród. Linki są w opisie. Rozdawanie przeprowadzimy na Glim. Wystarczy tam odwiedzić fanpage facebookowy, albo zasubskrybować kanał i bierzecie udział w losowaniu. Rozdajemy serię Gears of War Gears 1, 2, 3 oraz Gears of War Judgment oraz serię Halo Nightfall. Wszystko do pobrania na Xboxy w formie kodów, które prześlę zwycięzcom. Zapraszam do linku w opisie. Powodzenia!